Nie będę krzyc, nie będę krzyc. No, no. Zaczniemy dalszą część, nie wiem, czy nie dobrze słychać tę drogę. Dobrze zbieram. Pysio. Ja się nazywam Rafał Malinda i mam przyjemność porozmawiać z Wami na tematy bardziej prawnicze, związane z aspektami prawnymi konstruowania, pisania, dewelopowania, oprogramowania. Zanim do tego przejdziemy, nawiążemy krótko do filmu. Chętnie byśmy tutaj też poznali Wasze jakieś opinie, stanowiska, czy też przemyślenia. Ja, żeby rozpocząć może jakąś dyskusję, czy chociażby wymianę myśli, trochę zabawię się w adwokata diabła i przedstawię być może kontrowersyjne poglądy, ale też, które były w tym filmie poruszane. Pierwsza moja myśl taka, która mi się nasunęła po obejrzeniu tego filmu, to pytanie, dlaczego ja jako autor mam być zmuszany przez, nie wiem, społeczeństwo, system prawa autorskiego, przez kogokolwiek, do tego, żeby ktoś mi odebrał moje prawa autorskie. Czyli przykładowo, siedzę od rana do wieczora, koduję, piszę swój wymarzony produkt, dlaczego ktoś mi ma narzucać to, żebym ja ten produkt licencjonował na zasadach open source'owych, albo dlaczego ktoś mi ma narzucać, że ma być to przez cały cykl życia produktu, produkt własnościowy chociażby. To takie pierwsze pytanie, które mi się nasunęło. Druga kwestia to dość humorystycznie poruszona w tym filmie kwestia Nigerii. Choć były tam też bardzo wartościowe spostrzeżenia, które tutaj w Polsce też jakby dochodziły do głosu, chociażby jakby zminimalizowanie czy też zmniejszenie tych opłat licencyjnych, opłat za dystrybuowanie muzyki, gdzie tutaj różnego rodzaju firmy to ćwiczyły. Przykładowo znana i lubiana firma
open source'owej społeczności, w której koszulki tutaj zaraz będziemy losowali, ale o której nie będę mówił więcej teraz, żeby nie było posądzeń o produkt placement. Sprzedawała kiedyś swój flagowy produkt dla użytkowników domowych w takim bundlu, 3 licencje w cenie jednej, to chwyciło, kosztowało bodajże 200 zł czy 150, masa użytkowników to kupiła. To być może jest jedna odpowiedź. Druga kwestia związana z tym filmem, to w pewnym momencie, na tym etapie dotyczącym partii piratów, doszło do pomieszania dwóch rzeczy, ochrony własności intelektualnej i dostępu do informacji. Te dwie rzeczy jakby nie powinny być mieszane, bo czym innym jest prawo autorskie i jakby tutaj moje stanowisko jest takie, że ja jako autor powinienem sam móc decydować o tym, na jakich warunkach dany utwór, dany rodzaj twórczości jest dystrybuowany. Oczywiście jestem jakby fascynatem, zwolennikiem, jestem członkiem Szluga, tak? Czyli jestem jakby zwolennikiem tego ruchu open source'owego. Natomiast nie jestem zwolennikiem narzucania innym mojej woli, tak w cudzysłowie. To jest jakby jeden element tego filmu, a drugi dostęp do informacji publicznej, możliwość chowania się administracji władzy publicznej za parawanami ustaw. I tego punktu dotyczą chociażby ostatnie przepychanki związane z tą ustawą o dostępie do informacji publicznej, którą prezydent podpisał, która stanie się prawem i będzie wywoływała wiele kontrowersji. No i to tyle tytułem wstępu i mojego komentarza, jeżeli chodzi o ten film. Nie wiem, czy ktoś chciałby się podzielić swoimi uwagami, albo może ma inne stanowisko diametralnie inne niż ja i nie przekonam. Może ja jako przedstawiciel też Szluga, jako członek Szluga, chciałbym powiedzieć, że my traktujemy tego filmu jako Biblię, tak? W moim odczuciu ja jestem mocno wolnościowym człowiekiem, jeśli chodzi o artyzm i o programowanie, ale tam sam oglądając ten film, jakby się widziałem pierwszy raz, tak? Żeby nie było, żeby go znamy wszyscy na pamięć, się do niego modlimy. Ja tam widziałem trochę paranoi, to całkiem niemało. Też tak jak Rafał wspomniał, że mylenie pewnych konstytucyjnych praw z piractwem to też jest głupota po prostu, tak? No może nie każdy chce się dzielić tym, co tworzy, ale do pewnego stopnia powinien na pewnych zasadach. Nasz tak, Creative Commons też jest licencją. Też pozostawia pewne prawa, też odbiera pewne prawa, ale jest licencją nadal. To nie jest pełna wolność taka w tym stylu pirackim, tak? Gdzie jeden statek wpływa do drugiego i kto jest silniejszy, ten zdobędzie sobie ten drugi, bo tam miejscami w tym filmie miałem takie wrażenie, że co to niektórzy zmierzają do czegoś takiego. W pewnym momencie na pewno ludziom odechciało się tworzyć czegokolwiek, bo nie byłoby sensu. Nie wiem, czy ktoś chciałby wyrazić swoją opinię na temat filmu jeszcze? Widzę, że przerzuciliśmy się trochę tym problemem. Ale warto dla najwytrwalszych będą nagrody. O 17:30. 9. Dobra, jeśli nie ma żadnych opinii na temat samego filmu, to myślę, że możemy przejść do prezentacji. Ale oczywiście prezentacji jeszcze tam dawał głos na temat tematyki związanej z filmem. Tak, bo te wszystkie kwestie się wiążą. Nieważne, czy tutaj mówimy o muzyce, czy o programowaniu. Z perspektywy prawa autorskiego, poza tam jakimiś specyficznymi wątkami,